A my jest znowu ten megamem, czy jakoś tak? O, zdaje się, że twoje sandalety są wyłączone. O nie, tylko nie sandalety. Co ja pocznę bez sandaletu? Jest dosłownie niegrywalne, jeżeli nie ma sandaletów. A tak na poważnie to nie. Dobra, co my tu mamy? Na pewno mam 6 haki mi od na przejście wszystkiego, więc będzie zabawnie. Nie, no nie może być aż tak źle, prawda? Prawda? Pytanie, jak dużo mam tego do przejścia? I jak bardzo nie mogę się wypierdolić po drodze? Cześć, Sylwia. Jeżeli za bardzo słychać, że w tle sobie jeżdżę na rowerku, to proszę daj znać, to zluzuję odrobinę. Z tego, co patrzyłem i z tego, co mi ludzie mówili, to nie ma z tym aż tak wielkiego problemu, ale wolę się upewnić. Nie, nie ma wyścigów jednocześnie w rowerek i w Mega Mana, żeby nie było. Dobra, gdzie to się szło? Nie pamiętam kompletnie. O Jezu. Błąd rodem z jedynki by mnie prawie zaatakował. Nie! Nie! Okej. Okay. Czy tutaj mogę z użycia? To mnie zastanawia. O Boże. Nie! Dobra. Co ja sobie mam bronię. O Boże. Jezu, Elek. Dobra, mamy to. Znowu ten... O Jezu, Megamin. Nie pamiętam już, jak etapy idą. To jest najgorsze. W jedynkę grałem jakieś 100 lat temu. O Boże, są nawet te. Są nawet etapy Wailego. Najgorzej. Aha! I get, że tak też można. To mnie cofa na sam początek? Nie. Tylko tutaj. Ile mam żyć właściwie? Dużo. Nice. Czyli tak naprawdę jedyna kara, jaką mam za to, że umrę, to... To, że chwilę spędzam na game... Znaczy na game over, że... Na ekranie utraty życia, więc... Nie jest aż tak źle. Pytanie jest jeszcze, ile tych ekranów jest, bo... Wstępnie wydawało się, że jest ich na tyle dużo, że powinienem się bać. Przynajmniej tak się sugeruje tym, że mam tam 6 z hakiem minut na wszystko. Czekam, aż mi bossów zaczną dawać. To dopiero będzie czysta zabawa. Well then. Cofam to. Cześć, Sebastianie. I teraz muszę w ten... Teraz muszę po prostu lepsze czasy wykręcać, żeby lepsze rekordy bić. Dobra, róbmy po kolei te. Róbmy po kolei remiksy. Wydaje mi się, że to będzie rozsądniejsze. Ho! Aciki. Myślę trochę o acikach, ale chyba jednocześnie nie jestem aż tak na nie łasy. Wow! To było najgorsze miejsce, w którym można było zostać zespawnowanym. Nie, tebań. Oj. Daję, żebym się wywalił. No, daj mi to. Podejrzewam, że do osiągania najlepszych czasów tutaj trzeba będzie robić rzeczy z itemami 1, 2 i tak dalej. Uiii, jedno ptaszydło już mi tam nawet leciało. Czy ja tutaj mogę stać? Naprawdę? Wow, to nie jest to, czego się spodziewałem. Hejka. Dzięki za tiki z Endlessa. Nie, to akurat pamiętam. Wbrew pozorom Endlessa trochę się oglądało i... Nawet jeżeli sam nie uczestniczyłem, to kojarzę rzeczy.
To był szybki ekran, to na pewno. Jezu, to jest taki irytujący, kiedy wrzucają gacza na ekran, w którym się od razu spada przepaść, jak się trzyma w prawo. Okej, to była moja głupota akurat. Odsuń się. Coś czuję, że to nie będzie to dobry medal. Okej, jego sobie po prostu z damage boostujemy. A to jest ta tak zwana przyjemniejsza część etapu Quickmana. Chyba, że będą lasery? Nie. Lasery to ta fajniejsza część. Nawet jeżeli mniej przyjemna. Au. No dawaj. Tak, kurde. Zmieściłem się. Będę nie zrobić niczego głupiego, jeśli nie wejdź. Challenge completed. To będzie okropny czas. 2-3. 2-30 jest na złoto. To jest dużo lepiej niż myślałem. Cześć Rogaf. Co dziś na tapecie? Robię sobie challenge z Mega Man Legacy Collection 1, żeby nie było. Legacy Collection mam tylko jedynkę na PC-cie, więc tak na szybko będę robił co najwyżej stąd rzeczy. Powtórzę też to, co mówiłem na samym początku streama, że jeżeli z jakiegoś przekrętego powodu mój rower będzie za głośny, to proszę dawać znać, bo jeżdżę sobie na rowerku przy okazji. Jak szybko można pobić Yellow Devila? Przekonajmy się, wcale nie nadużywając żadnego glitcha. Najlepiej by było jeszcze po drodze nie umrzeć. A, to chyba nie ten przycisk. O mój Boże. Czy w Legacy Collection nie ma pozglicza? Byłoby im bardzo przykro, gdyby nie było pozglicza. Nie, no jest. Chyba. Okej. A bo i nie ma? Nie, bo to nie będzie to. A, button config. Jest start, jest rewind. RB, okej, dobra. Restart change. Say no more. Tylko czekam, aż będą jakieś haczyki za wbicie Perfectrana. Cześć, bo jest nie idiotą. O mój Boże! Jestem tak okropnym graczem, że nawet nie potrafię podglicza zrobić. To już przychodzi w ruskie pojęcie. Nie potrafię też trafiać! Najwyraźniej. Holy fuck! Ja wiem, że długo nie grałem w jedynkę. Okej. I to rozumiem. Czym jest tak zwany rewind? Opcja w Legacy Collection, która pozwala cofać czas odrobinę. Dobrze mówię? Na pewno nie tak. Muszę zobaczyć, pod którym przyciskiem to było. Button config, rewind jest pod LB. Nie weszło mi przykro LB, to ciekawe. Czyli możliwe, że byłem za bardzo na początku. Dobra. To jeszcze raz restart challenge i mogę lecieć. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Chuj, bumerangi są dla ciot.
Po co komu quick boomerangi? Absolutnie ich nie potrzebuję. Craig's Challenge. 8 minut? Czy to są wszyscy protomaini do pobicia? Bo tak to trochę wygląda. O Jezu, to był okropny slajd. O! Okej! Okay. To nie są wszyscy protomaini do pobicia, to jest jakiś międzygrowy challenge. Let's fucking go. Hop, hop, hop. Hop. Do Legacy Collection zaliczają się Mega Many 1.6 generalnie. O jest, tutaj nie ma slajda. Czemu próbuję slajdować Mega Many drugim? Halo! Sięgdy pijano albo niespełna pijaństwa. S? Przyzwyczajnie zawsze idę po życie i tanka, nawet jeżeli to nie jest najszybsza metoda. O Jezu. O nie! Nie znosiłem tego segmentu nigdy. Choćby przez ten pocisk, który sobie losowo tu leci. Ale dobra, jak tutaj się zatrzymuję, to jest git. Oooo! Ajajaj. Chyba wiem, dokąd to zmierza, wiecie? Ajajaj! Czy to mi zniknie? Na szczęście nie. Znaczy prawie zniknęło, ale tylko prawie. Gatman taki fajny, że najlepszą metodą go jest skipowanie go. A, tutaj wiem, że szybciej jest w lewo, ale już kij z tym. Przeboleję. Kiedyś miałem wyrobioną taką pamięć mięśniową, że byłem w stanie tutaj zgarniać życie i jeszcze zdążyć spaść. Niestety ten nawyk mi trochę wysiadł, jako tako. Ale jako tako sam segment nie jest zły. Chyba, że próbuję usilnie zjadać tamto życie. Ale czy ja tu nie byłem? Dej. O mój Boże. Czemu ty? Da. Nie pod... A nie, mam tanki, to spoko. Pojedzie, po czym ich nie użyję. Nie, no aż tak źle jeszcze to nie jest. Powinno być coś takiego, że i tank każdy zużyty dodaje ileś tam do czasu. 3.11. Easy. Glicza z kaszem. Na. Nie brakowało. 2.45. Dużo. Holy fuck. Mega Man 1 Remix 2. Shit! To jest takie... Ja widzę Mega Man 1 i gdzieś w środku mi się odpala takie... Nie no, ja nie chcę tego. Ja naprawdę tego nie chcę robić. Jednocześnie jakaś część mi mówi, no powinieneś, ale nie chcę. Wow. Nope. Ja w sumie tym mogę ten... Ajajajajaj. Oj, chyba mi się zestartowało, wiecie? Co nie, to najlepsze jest to, że tutaj rewind nawet aż tak dużo nie daje. Teraz jak o tym myślę. Bo jeżeli robimy coś na czas, to rewind nas efektywnie spowalnia względem optymalnych place'ów. Dobra, tutaj panu sobie grzecznie kulturalnie oleje, coś czuję. Tylko z drugiej strony, jeżeli to jest Mega Man 1, cały jako tako, to powinienem chyba martwić się o zużycie Magnet Beama, I guess. O Boże, a propos. Jak coś, to tylko przepraszam za to, że niekoniecznie czat zawsze czytam. Kwestia jest tego typu, że
Nie do końca go widzę. Przyznaję się bez bicia. Au, moje HP. Także w wolnej chwili będę zerkał, ale tak to bardziej się powiedzmy skupiam na grze jako takiej. Czy ja tu mam tanki w ogóle? Tak, ja nie miałem tanków. Czego ja oczekuję? Halo. Czy ja mam mi tanki w Mega Manie 1? Wydaje mi się, że tak. Jeszcze jak. Cześć, Samuel. Dobra, ty idź w chuj. Od tego nie umarłem, masz dziwne. A, te apteczki bardzo potrzebne. Tej też. A, o, apteczka. Miło. Wow, idealnie. Obie się idealnie spierdoliły w przepaść. Czuję nienawiść. Trochę jak w windzie w NGS-ie. A. Nie zmieszę się, prawda? O, zmieściłem się. To było niespodziewane. Dobra. Weź przejedź, proszę. Dobra. O Boże. Nie umiem skakać! Moja największa słabość, skoki! Dobra, zrobię to na spokojnie. Powiedziałem, że zrobię to na spokojnie. Na spokojnie powiedział. O mój Boże, tu jest apteczka. Ja ją chcę. S? Zdążyłem, nice. Dajcie mi to na wszelki wypadek, bo coś czuję, że tej może się przydać. Nawet bardziej niż myślałem. Da. Jak długi jest ten cały segment? O mój Boże, już widzę, jak długi jest ten segment. Tutaj trzeba było jakieś krótkie magnet beamy robić, z tego co pamiętam, no. A to jest to. Daleko jeszcze! O mój Boże, turbotunel. Nie, tylko nie turbotunel! Piu! Czuję się, jakbym miał bardzo dużo skilla trafiając tych przeciwników. Jak ja mogę być taki dobry w tej grze? To bym się zaczną, kiedy torpedy się zaczną pojawiać. No właśnie, bo trzeba hamować. Coś trochę jak z tymi, ze stusiami u Woodmana, że trzeba tuż przed nimi Jezu. Tuż przed nimi i na odpowiednio długą chwilę. Da? O Jezu, jeszcze się pojawił. Znikąd. Magnum Beam. To nawet nie jest pytanie. Oj. Dobra. Zmieścić się zmieściłem. Pewnie nie będzie na złoto. Bo nie był to jakiś super run. Dużo im brakowało? 3-4. Hulala! Hulalalala! Co tam dobrego się działo? Z osób, które pominąłem. Cześć pan Bluxe, cześć Tate. Z samurajem się witałem. No, także... dla tych, którzy nie byli, jeżdżę sobie na rowerku, jednocześnie kręcę dobre wyniki w Mega Manie. Jest fajnie. Zobaczymy, jak długo mi starczy się na rowerek, ale wreszcie czego zejdę po prostu i Mega Man dalej będzie robiony. Jedynki na razie ruszać dalej. Nie chcę, goddammit, jedynko. Cześć, pasku. Robert Percent. Jak to było? Wyścigi. Ej, wyobraźcie sobie taką kategorię wyścigu, że jednocześnie człowiek ściga w Mega Many, a jego czas jest potem jakoś liczony w porównaniu do tego, jak szybko zapierdalał na rowerku. To by musiała być bardzo ciekawa kategoria. Aczkolwiek zdaję sobie jednocześnie sprawę, że raczej nie byłaby do wykonania w naszym gronie, bo... chociaż to jest sobie też przecież ma rower teraz. Będę musiał kiedyś namówić na rower speedrun. Tylko jeszcze nie wiem z jakiej gry, ale to nie brzmi jak zły pomysł. No i oczywiście z wiadomych przyczyn raczej nie wchodzi to w rachubę, kiedy się spotkamy jakoś gdzieś tam, ale
Tak to... Ej, brzmi co najmniej ciekawie, okej? Okay? Taki wyścig może łatwo spaść do werka. Nie możesz spaść do werka, jeżeli nowelek jest przyklejony do sfitu. Ha, ha, ha! Żarty starsze niż ja. O, to naprawdę trudno. Dobra, to było tu i to było tu. Bez? Dobra, zrobimy to normalnie. Powiedziałem, że zrobimy to normalnie. Akurat co jak co, ale dwójkę znam o niebo lepiej. Tak, dwójkę znam o niebo lepiej. Dokładnie to powiedziałem. To był bardzo ciekawy przeciwnik. Polecam. Nie polecam za to tych spowolnień. To co, nie zdejmujemy już Metal Blade'ów do końca całego dana. Bo jak wszyscy wiemy, jest to jedyna broń, której się używa w dwójce. Dobra. Czas okazać mojego skilla w susiach. Jest. Te susie to dosłownie najłatwiejsza rzecz, jaka istnieje, jak się nauczy tej jednej prostej sztuczki. Endlessowcy go nienawidzą, odkrył jeden prosty trik. Nie no, śmieję się, bo wiem, że w susie w Endlessie to jest zupełnie inna para kaloszy. Nowelek swoje waży. No ja jestem w stanie go przenosić spokojnie z miejsca na miejsce w pokoju. Ale tak, żeby go gdzieś tam przewozić, nie ma chuja. Tyle powiem. To nie jest tak, że on jest jakiś super, jakiś turbo ciężki czy coś, ale... Jest to jeden z cięższych sprzętów, który mam w pokoju. To na pewno mogę powiedzieć. Nie jest to na pewno coś pokroju, nie wiem, telewizora. W tej chwili telewizor może być nieironicznie najcięższą częścią mojego pokoju. O mój Boże. To nie jest dobre miejsce, żeby zaczynać spadek. Z ciekawości ostatnio sprawdzałem, mój telewizor waży coś koło 30 kilo? Nie jest to przyjemna rzecz. Oj, nawet jest segment w grze. Nice. Dzięki. Proszę, więcej łatwych segmentów. Po tym, jak to powiedziałem, muszę się tu wyjebać. Mam nadzieję, że o tym wiecie. Nie, no nie jest ze mną aż tak źle. No powiem szczerze, z tym telewizorem miałem problem, żeby go w ogóle... przenieść, przestawić, no ale z drugiej strony 65 cali robi swoje. Na szczęście mam bardzo przyjaznych sąsiadów, którzy wraz po potrzeby pomogą. Airshooter. Teoretycznie pewnie mógłbym się tam na górę wjebać, gdybym chciał. Jezu, ja zaraz umrę. Czemu on tyle żył? Jezu. Ej, powiem tak, jakbym tutaj umarł, to zacząłbym się bardzo o siebie martwić. Wiecie co? A, nie mam tanku? Tak. Mam tanka. Nie chcę ryzykować, zwłaszcza, że to jest... strasznie głupi segment. A wiecie co? Przyspieszymy sobie ode mnie robotę. Nie sądzę, żeby była lepsza okazja do użycia flash stopera. Już czuję swoją drogą, że jestem ponad czas. Nie wiem jak bardzo, ale jestem. Przestańcie mnie gryźć. Jak długi jest ten segment? Jezu. Challenge completed. 4.12. Nie czułem nawet, że szło mi aż tak źle. Ha, 4.00 na złoto. Akceptowalne 4.00 na złoto. Znaczy to jest do zrobienia, jakbym zoptymalizował, to na pewno. Ale tak na pierwszy rzut oka, no nie jest to oczywiste. Cześć, Dylik.
Mega Man 1 robot też. Gdyby tylko istniała jakaś broń. Jakaś broń. Nie, na śmieszkuję w tym momencie. I can't, man. Okej, to jest bez sensu. Nie to, co chciałem. Tutaj zdecydowanie lepszą opcją jest Buster i nie wiem, czemu próbowałem używać glitcha. Tutaj używanie glitcha może mieć sens, jeżeli dobrze bombku trafię. Nie wystarczyło. Nie! Kurwa! To co, chyba szybki esecik będzie. Bo aż głupio. Tym razem tutaj na pewno mi pójdzie lepiej. Tego jestem pewien. Nie mogę tego skopać tak samo jak ostatnio. Hej. Dobra, weź. Patrząc na to, ile mu Buster zadaje, to chyba to jest najsilniejsza opcja. Na Outlooku, nie! Ja wiem, że cię nie wyłączyłem, ale nie musiałeś mi tego tak dobitnie przypominać. Kurde. Au. To jeszcze już zaraz będzie taktyczna wyjebka, tylko chyba nie na nim. Chociaż to jest... To jest bomb, to może być taktyczna wyjebka. Co było sobie bombę na Fireman? S? Tutaj będzie taktyczna wyjebka. Będzie szybka taktyczna wyjebka. Chociaż... Okej, będzie taktyczna wyjebka. Bo pamiętałem mniej więcej, jak tę walkę się robi, ale niekoniecznie na takich HP i nie do końca wszystkie szczegóły. Cutter. S? O Jezu, ile ja HP straciłem! Elek. Wow. S? I tu jest Fireman. Na Fireman, na Iceman. Chyba S. Fajnie to wygląda, że skończyłem challenge, jak jeszcze on żył. Kurwa, używając powzglicza nie wbiłem najlepszego czasu. Ale jest mi kurwa przykre w tym momencie. Maszyny za cholerę nie pamiętam, co było osobowością. To jest najgorsze. Osobowością maszyny nie był Fireman. Yep. Osobowością drugiej maszyny jest Fireman? Nope. Osobowością drugiej maszyny jest Elecman? Nope. Co było osobowością drugiej maszyny? Iceman? Nie. Zdecydowanie. Czy druga maszyna nie ma osobowości? Trochę tak to wygląda. Plus pauza. Jest to opcja, której starałbym się nie używać. W sumie restart. Restart. Czyli na pierwszą Fire plus Pause Glitch, na drugą Helek plus Pause Glitch. Nie podoba mi się ta opcja, ale jednocześnie zdaje się całkiem rozsądna. Ula. Dobra, czyli mówicie Helek plus Pause Glitch.
Nope, nie tak. Ani nie tak. Au. Ja tylko tak nic zrobię, coś czuję. Tarcza broń. Jest spora szansa. What? Holy fuck! Zostałem zmemowany. Tymczasem 1.20 to nie jest. Znaczy 1.20 to jest srebro. Wow! Czyli pewnie używanie pozgicza nie jest najszybszą metodą. Kto by pomyślał? Bo na pewno nie ja. Wiecie dlaczego? Bo ja nie myślę. nie no, czasem mi się zdarza myśleć, ale okazjonalnie. Anyway. Weźmy dalej z tym mega. Czy już nie robiłem mega jeden megamixa? I czemu ja znowu to robię? Wytłumaczcie mi, dlaczego ja to znowu robię? To nie jest pierwszy raz, kiedy dzisiaj to robię. I chciałbym wytłumaczenie, dlaczego ja to znowu zrobiłem. Znaczy inaczej, ja doskonale wiem, dlaczego ja to zrobiłem, bo zobaczyłem platformę Gutsmana i od razu mi się uruchomiło w głowie takie... Wow. To mi się mniej więcej uruchomiło w głowie. Że wiecie, człowiek po prostu widzi te jebane platformy i ma już taki odruch, że... Nie no, tego się nie da zrobić normalnie. Ul. No one mnie mogą dogonić? Chyba nie. S? Ale się zjebie w ko... Okej, okay, rozumiem, przestaję! Już robię normalnie. Z damage boostuje się, ale normalnie, no. Przepraszam, bro. Już nie będę. Znaczy wciąż uważam, że tutaj na przykład użycie tego jest całkiem rozsądne, jeszcze na tym segmencie. Ale tu już powinienem jak najbardziej normalnie. Wow. Dobra. This is fine. Jego przeskoczymy i będzie ok. Aj, zahaczyłem. Zdążę? Oczywiście, że nie. Au. No dobra. To i tak chyba jest szybsze niż ruszałem się z niej. O Boże, w megamixie są bossowie! Najgorzej. I to jeszcze bomben. No chłopa pojebało. Da. Nie, nie zgadniam tego, nie dam się zbejcić. Nie obchodzi mnie, że brakuje mi HP. Wyjebałbym się tam. Ja doskonale o tym wiem. O to za to mogę skoczyć, jeżeli ich wyeliminuję. Jeżeli ich wyeliminuję. Jeżeli myślicie, że to się kompletnie nie opłacało czasowo, to macie absolutnie rację. Ha, ha, ha. To też mi się nie opłacało. To jest Fire. Fire powinien być do zdjęcia na taki HP. To muszę... Dobra, S. Coś czuję, że będę musiał się wyjebać. Ale będzie taktyczna wyjeba robiona. Przerwałem. Ja to przejdę. Słynne ostatnie.
Ajajaj! Ciekawe, co na challenge'ach powiedziała ten Rewind. Bo jako tak go nie sprawdzałem. Nie zdziwiłbym się, gdyby go połączyli, żeby wild challenge'e były challenge'ami, a nie czymś rozsądnie prostym. Czemu ja tym nie obejrzałem? Ja powinienem tamtą obejrwać. Czy w Megamixie w ogóle będą ten? Wszyscy bossowie? Trzeba będzie zobaczyć. O. A, dobra, leć. Dobra, jest Gatsman. Bomby. O. No. Ojo. Czemu mi to robisz? No czemu? Czy wy go widzicie? Co za skurwol? Dosłownie uciekał tych bombek jak tylko się dało. Dobra, weź, pojedź. Co my tu... O Boże. Cześć, serio? Da, mamy to. Ale tutaj będzie jeden długi magnet beam robiony, coś czuję. O jest! Chuje! Nie zauważyłem, kiedy mi się magnet beam skończył. Oj. Nie zmieściłem się. Przynajmniej o tyle dobrze, że zasoby się regenerują, co śmieć. Ach, to jeszcze raz. To jeszcze mech. A tym razem róbmy to na spokojniej. Dobra, tu już mogę spaść. Jest okej. Okay. Hec. Ale będzie piękny dron zrobiony. Też... O mój Boże. No. Ten segment jest bardzo, nie? Ten segment jest bardzo B. Fajnie byłoby, jeśli ci działał... Czy wy sobie ze mnie żartujecie teraz? O mój święty Boże. Ale to jest gonna be fun. Nie będzie na raz, niestety. Pewnie by się dało, ale nie ogarnąłem na tyle dobrze. Ej, obrywałem. Au. Kurwa! Mać! Au. Ja. Challenge completed. Jak daleko byłem od rozsądnego medalu? 5,50. Rozsądny jest na pi... Ulala. Ulala. Dobra, przynajmniej tutaj będzie łatwo. Pojedzie, po czym pewnie i tak zaraz wyjebie jakiś bardzo chujowy wynik. Czy istnieje świat, w którym można tego bossa przejebać na czas tylko dlatego, że Hitman mnie celuje? Pewnie tak. Co dalej? Astroman? Halo? Czy nie pijany? Czy on właśnie oblewał dwa razy? Kiedy nie powinien? No well, nie będę narzekał. Dobra. Co dalej? Edman! Ja zdążę. Nope. Ach. Chciałbym, żeby były między nimi apteczki, TBH. Bo tak to będę zmuszony zaliczyć wyjebkę, coś czuję.
Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Czuję się odważniej i powiem, że nie tu. Hit. Powiedziałem. Okej, tutaj. No chodź, chodź, fajnie będzie. Co. No chuju. Dobra, dawaj mi to. Chciałem być fajny. Nie będzie fajności. Dobra, tu metal. Me. Challenge completed. Pewnie o sekundę jestem od złotego medalu, prawda? Eo, 10. Dają. Myślałem, że szło mi nieźle. Ale tylko myślałem. No i tak, pamiętaj, jak na to, że są to moje pierwsze podejście, to uważam, że i tak idzie mi nieźle. I tego się będę trzymał. Metal. Mam wrażenie, że dużo czasu mi schodzi na wyborze broni, szczerze mówiąc. Oj. Come on, nie miałeś się planować. Ach, co dalej? Metalman. Szkoda, że broni nie zmienia. Fajnie było, żeby tego nie robiło. Metal. Co dalej, metal. Czemu mam wrażenie, że cokolwiek by się nie działo, to moją odpowiedzią będzie metal? Czy to dlatego, że kampanię ma na 2? A, nie może być. Tu będą jedynki. I nie ma chuja, żeby zrobić to bez jedynek. O kurwa. Teraz to przesadziłem odrobinę z tymi dwiema platformami. A chodź tu, bo będzie szybciej w ten sposób. A, o kurczę, czy tu metal wejdę? Nigdy wcześniej, dzisiaj. Ulala. Pięknie mi to wyszło, nie powiem. Jezu, ale ja się wypierdalam na nich. Oh my. To jest absolutnie okropne. No dobra, wezmę tę dwójkę. Z tego co pamiętam, dwójka jest szybsza i tylko dlatego to robię. Come on. Robiłem to już dzisiaj. Teraz będzie boss, który... No nie, nawet nie. Teraz są obce segmenty. Wiem, że to nie jest najszybsze, ale tą drogę mam tak zakutą w pamięci, że nie jestem w stanie iść inaczej. O, hit. Nie podoba mi się trochę. Bo hit zaczyna atakiem, którego średnio mi się unika. Powiedział unikając go. Oj. A, łatwo.
Hyc, hop, hop. Pamiętajcie się, zatrzymywanie jest oznaką słabości. I tutaj nie wolno być słabym. What? O, apteczka. Albo zmienię z ich strony. Już nie powinien się raczej przejmować. To jeszcze nie koniec. O Boże. Tego segmentu dzisiaj chyba nie było jeszcze. Przynajmniej nie wydaje mi się. Aj, kurde. Tak myślałem, że mogę się nie wydobyć. O. Not even close. No, wstawaj. Już powyżej piątki. Nie podoba mi się to. Wow, to było niebezpieczne. Tutaj na szczęście tutaj w ogóle nie trzeba zatrzymywać. Dopiero tutaj. Challenge completed. Jeżeli będzie 5-15, to się zabije. 5-0-0. Kurwa, nie czułem, że wyszło mi to jakoś specjalnie źle. Tak! Nie, żarty żartami, ale ja naprawdę jak robię te rany, to nie czuję, żeby one jakoś bardzo źle mi szły, ani nic takiego. Więc jestem tym bardziej zdziwiony, że czasy nie są tak dobre, jak myślałem, że są. Oh well. Wildy Maszyna 2. Let's fucking go. Czyli tak, hit. O Jezu, to było okropne. I metal. Kojarzę, że crash bomby tutaj są lepsze, ale nie potrafię ich używać na tyle dobrze. Oj. Dobra, czyli pewnie będzie do zabicia 30 sekund, prawda? Yep. Kurwa, ale korci. Ależ korci. Nie chciałem wychodzić. Dawaj mi go jeszcze raz. Chuje. Nie dam się tak. Teraz to mogę się w ogóle wyjebać, jak tak patrzę na hapeki. I tak mnie to niepokoi. O kurwa, rzeczywiście się wyjebałem. Crash bomby na drugą fazę. No ja wiem, ale... czekajcie chwilę. Robię przesiadkę z overu, bo... starczy już. Tego dobrego na dzisiaj. Więc muszę rozplątać plątaninę kabli. To raz, a dwa, że będę musiał mikrofon na linię przestawić. Z góry przepraszam, jeżeli będzie w jakimś tam stopniu głośno. Anyway. Restarcik.
Chcesz bomby na drugą fazę? Mogę spróbować ten jeden raz, ale zobaczę. Czyli crash bomby, mówicie. A może coś w tym jest. Może coś w tym jest. Cześć, Itsudo. Przy okazji, zaleta tego, że zszedłem z overka jest taka, że mogę też dużo bardziej reagować na to, co się na czas dzieje. Także powinienem być już nieco bardziej żywy w tej materii, że tak to ujmę. To jeszcze ino chwilę tylko się wplączę. I można lecieć dalej. Przy okazji wezmę sobie... Tak myślałem, że to się zmniejszy. Chcę tylko grę powiększyć. Daj mi złapać grę. O. Dobra, mamy to. Mega Man 1-2 mashup. Zobaczmy, z czym to się je. Znaczy samo to, że to jest Mega Man 1 i 2 już mnie napawa niepokojem, zwłaszcza zacząć z Mega Man 1. Z chlebem. Takie basic strasznie. Kto to widział z takim samym chlebkiem bożym? Kto to widział też nie obrywać? To jest zbyt oczywiste. Dla prawdziwego gacza platformówki. Wow, jeszcze tam obrywałem, fuck. Myślałem, że mnie nie trafi. Dobra. Hop. O Jezu! Myślałem, że jestem już na górze. To był absolutnie okropny segment. Jezu Chryste. Airman. To bardzo ciekawa kolejność. O Jezu, nieunikalne! O Jezu, nie umiem unikać. Wydaje mi się, że tak będzie szybciej nawet, wiecie? To był Tenjo. Metal Blades. Fajnie było, jakbym dostał jakąś apteczkę, biorąc pod uwagę, że czeka mnie raczej dość długi segment jeszcze Mega Man 1 dwójkowy. W ogóle czy to przynosi hapeki między jedynką a dwójką, czy mi się wydaje? Bo jak tak, to jestem trochę w dupie. O, to był niebezpieczny skok i nie chciałbym go więcej powtarzać. jedynka. Ach. What? Ach. Metal Blades. Dużo dwójki z rzędu się trafiło, więc teraz jak już to powiedziałem, to będzie jedynka na pewno. O Jezu, FPS-y. Pamiętacie co mówiłem? Przykro. Najgorsze jest to, że ja doskonale wiem, że ja się tu wyjebię na jakimś losowym pocisku z tych syfów, które tu sobie latają. Albo i nie. Chyba, że tutaj się wyjebę. Ale nie jestem aż na tyle głupi, prawda? Nie jestem aż na tyle głupi. Dobra. Myślałem, że mnie zabije, ale najwyraźniej nie chciał mnie zabić, więc może uda mi się nawet ten segment zabić. Powiedziałem coś? No. Yes. Zależnie od tego, na co trafi, to może nawet damy radę... O Boże, to się da zabić, ale na pewno nie w taki sposób. Jezu Chryste. Okej, to było akurat bardzo dobre. Bo była to szybka śmierć na jednym HP-ku. I przy okazji nie próbowałem zrobić Magnet Beama od samego początku, co też mi by się pewnie zdarzyło w normalnych okolicznościach. Widzicie, same plusy trzeba znajdować. Dobra, tutaj tak. Oni teraz mnie będą dziabać, ale mam na to wywalone. I to jeszcze raz. O Boże, to był okropny Magnet Beam. Holy fuck. Oj,
Umarłbym, gdybym próbował iść dalej. I to jest najgorsze, że ja o tym wiem. Dajcie mi spaść. Dobra. 102 metry. To jest bombman. Ale będzie fireman robiony. Fireman. FK. Nie jest mi wstyd, ani odrobinę. Nie czuję się gorzej z tym, że używam pozglicza. Ani odrobinę. Metalman. Wow. To jest najgorsze, by zostać rzucony w sam środek segmentu z laserami. Bo jeżeli się jest wrzuconym na ekran przed, to nie ma absolutnie żadnego problemu, ale w sam środek to można nie zdążyć zareagować, zwłaszcza, że te etapy się też na efekcie nie oddadzą. Dobra, tutaj nie próbuję zgarniać tego żyćka, bo szybciej jest spaść. Mam wrażenie, że tutaj też powinienem Metal Blade wziąć, ale istnem. Poradzę sobie bez. Słynne ostatnie słowa. Albo i nie słynne ostatnie słowa. Jestem dobrym graczem w grę czasami. Holy fuck. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak czysto zrobiłem ten segment. Dobra, chodź. Goddammit. Ze wszystkich bossów. No, czy on tak serio? To będzie pełna spada. Nie, to jest serio. 5.30, ale nie aż tak dużo. Dobra, M3 Remix. Let's fucking go! A? Właśnie, pamiętaj, że mam slajda. To będzie rzecz, której... Do której ciężko się będzie przyzwyczaić. O mój Boże. To było. Po tych skokach nie mogłem zrobić nic innego. Przykro mi. To były zbyt okropne skoki i nie chciałem na to dłużej patrzeć. Tyle mam do powiedzenia. Ba, mamy to. To jest w miarę łatwe do zrobienia. Jeżeli się... Sporo jest takich segmentów w Mega Manie 3, które są skrojone idealnie po to, żeby się nie zatrzymywać i jeżeli się o tym pamięta, to jest całkiem spoko. Dobra. Esa. Ale coś czuję, że zaraz będzie... A nie, to jeszcze nie jest ta część, gdzie się Jetta używa. Jetta się używało w Dogbotach, z tego co pamiętam. Obywałem. Ach, w dół. Już mam prawo jazdy na Jetta. No, powiedziałbym, że w tej części jest trudno nie mieć prawa jazdy na Jetta. O mój Boże, mogłem tamtędy pojechać. A nie, tędy jest szybciej. Jest? Mnie wzięli do szpitala, bo powiedziałem, że go mieli w porę. No, zgadzam się, to jest coś, co trzeba rozważyć swoje postępowanie, jeżeli chodzi o skłonności masochistyczne. Czy możesz? Czy on jest bardziej tankowaty niż ja go pamiętam? Chyba tak. Da. Zdążyłem. A? O Jezu, to było absolutnie beznadziejne. Slide. Dobra. Kto powiedział, że się nie da? Będę o 86 sekundy za daleko. O nie, nieważne. Wow. Byłem pewien, że się nie wyrobię. M4, czyli już przechodzimy do trójki czwórki. Nice, podoba mi się.
Wolę chyba 3 i 4 niż 1 i 2. I mean, o to nie trudno, biorąc pod uwagę, że w 1 i 2 zawiera się 1, ale wiecie, o co chodzi. Takie dwójkę lubię, tak trójkę lubię bardziej, a czwórka to zdecydowanie dużo lepsza część niż jedynka. Nie dam sobie w mojej części inaczej. A właśnie, przecież ten ładowany bastard. To jest chyba najgorsze w tym wszystkim, że trzeba pamiętać o takich rzeczach, które wcześniej nie były oczywiste. Typu ładowane bastery, slajdy. Nie w te same. A, bo tutaj te platformy się pojawiały. Hejt. Chcesz mi dać spokój? Chyba nie chcę. To jest najgorsze. O Jezu! Ależ piękny slowdown. No chodź. Platforminko. A? No ja myślałem, że go trafię, ale jest okej. Aha. Jak w Tekkenie. U mnie w Zabocie bardzo dużo grali swego czasu w Tekkena 7. Mnie jakoś nie potrafili do niego przekonać. Próbowałem... O Jezu. Się spowolniłem niepotrzebnie. Mogłem teraz spokojnie zajść dużo szybciej. O Jezu. Dzięki Bogu, że to nie Mega Man 1. Jakoś strasznie nie mogę się przekonać do Tekkena przez to, że ta gra jest dla mnie po prostu dużo wolniejsza niż inne bijatyki, do których jestem przyzwyczajony. Przemilczę to, co się właśnie stało. Dla własnego zdrowia psychicznego przemilczę to, co się tu stało. Ale tak jeszcze wracając, ja jestem po prostu człowiekiem wychowanym, jeżeli chodzi o bijatyki na Smashach na Nintendo 64. Więc takie bardziej, powiedzmy, realistyczne bijatyki jak... właśnie Tekken i tak dalej, nie są w stanie mnie kompletnie do siebie przekonać. O stary, dzięki. To jest ten ekran, którego potrzebowałem. Nie będę zgadniał niepotrzebnych rzeczy. W sensie ciekawą rzeczą by było, gdyby rzeczy typu życia dawały te... dawały na przykład szybszy... czas. Dobra, Shadow Blade. O mój Boże, ale czy ja nie znoszę tego bossa? Nie powiem, umieszczanie go w jakichkolwiek trybach na czas jest strasznie frustrujące. Bo sami widzicie, jak fajnie to wygląda. O. A. Na kurde. Za mało mu zdaje, jest szansa, że ja go w ogóle nie pokonam w takim tempie. A, tak. Tu dwa środki. Dobra. Jeszcze jedna taka sekwencja i będę w stanie go pobić. Jest? Molda kompot. Wow! Nie. Ja tego tak nie zostawię. Mam nadzieję, że zdaję sobie z tego sprawę. Przepraszam, jeżeli było głośno. Powiem szczerze, że ja kompletnie nie odczuwam tego, jak głośno mówię albo nie mówię. Więc jak czasami mi się... zdarzały takie głośne rzeczy jak przed chwilą, to dla mnie to nie było z kategorii głośnych, tak powiem. No, wydaje mi się, że dwie takie sekwencje powinny wystarczyć. I wtedy powinien się wyrobić, bo ten... bo nie dojdzie już do tego, że on się cały przytasowuje. Tak, tak. No, 46, a tak było tak 50. Czas z dupy wymagany na złoto. Jest szansa. Jest sporo miejsc, gdzie czuję, że byłbym w stanie spokojnie się wyrobić. W tym MM2 Megamixie nie czułem, że idzie mi aż tak źle, powiem szczerze. I to, że tutaj nawet nie byłem serwa, było dla mnie zaskoczeniem, tak? Ale jest sporo takich miejsc, gdzie po prostu mam takie, no, czuję, że to było w ten
niekoniecznie dobre. SQL Machine. RNG po sobie, moi ulubieni. Tak samo jak szybki czas ładowania pasków HP. To był... Jezu, gdzie to jest Dust Crusher? No dawaj. Skakujemy. O Ezo! Coś czuję, że jak zrobię go na 2 T to będzie ok. Jak zrobię go na 3 to nie będzie ok, więc teraz pewnie się nie wyrobię. Wow. No dawaj, dawaj, dawaj. O yes! No tak to na pewno tego nie zrobię. Holy fuck, to było absolutnie okropne. Co do tego, chcę, żebyście wiedzieli, że miałem dzisiaj bardzo intensywny wylew hejtu na Bloodborne'a i niewiele rzeczy będzie w stanie to zmienić. Jeżeli czas jest minuta, to będę bardzo słony. To jeszcze tak wracając na chwilę do tematu, to nie jest tak, że uważam, że Bloodborne jest złą grą tak obiektywnie. Po prostu ma wiele rzeczy, które mi nie pasują i przez to nie mogę się do niego przekonać. To jest chyba najlepsze z określeń. O mój Boże. Coś czuję, że znowu tego nie zrobię, bo zjebałem. Motyw nie jest w ogóle miksem czegoś. Muszę go jeszcze raz usłyszeć. Że nagle nie jest obiektywnie. No, z tym bym się mógł kłócić. Bo wszystko, wszystko zależy od tego, co rozpatrujemy w kategoriach bycia z wallu do drugą. O mój Boże. Hej, widzicie? RNG boss. Mało. Uważam, że w każdej grze da się znaleźć jakieś pozytywne cechy i jeżeli one dla nas stanowią o tym, że dana gra jest dobra lub nie, to o każdej grze możemy koniec końców powiedzieć, że ta gra jest moim zdaniem dobra albo fajnie mi się w nią gra. Nawet jeżeli jakieś tam rzeczy są bardzo kwestionowane dla wielu osób, tak? Będą ludzie, którzy powiedzą, że Mega Man X7 im się podoba, bo wprowadza na przykład, nie wiem, mechaniki 3D. Dosłownie któregoś razu usłyszałem, że jako platformówka 3D z automatu X7 jest dobrą grą, nieważne od tego, jakie rozwiązania stosuje. Więc no... Dlatego nie jestem w stanie powiedzieć, że coś jest obiektywnie złe, tak? Jezu Chryste, weź skacz. Chcę tą apteczkę, bo widzę ile ma HP. Ja się generalnie z tamtą opinią nie zgadzam, ale jednocześnie rozumiem, co autor mógł mieć na myśli, tak? Że jeżeli ktoś lubi platformówki 3D za samo to, że są 3D, no to siłą rzeczy X7 polubi, tak? Ja po prostu z góry jestem uprzedzony do platformówek 3D, przez co moja opinia o X7 dużo gorsza niż takiej osoby, tak? Bo jestem w stanie uwierzyć, że X7 może mieć jakieś dobre rozwiązania, tak? Rzeczy, które się ludziom podobają, samo to, że mamy parę różnych postaci do wyboru, że możemy ich w miarę rozsądnie używać w trakcie tego samego etapu. A Jezu, zapomniałem, że ich się slajduje. O, w ten sposób. To nie jest tak, że etapy są moim zdaniem źle zaprojektowane w X7 generalnie. Więc to też jest sporym plusem. To jak są rozwiązane niektóre
łamigłówki z Axlem to jest zupełnie inna historia, ale nie oszukujmy się, gra, którą bardzo lubię, czyli X8, wcale nie jest pod tym względem dużo lepsza. Więc uważam, że hejcenie tego aż tak bardzo byłoby z mojej strony ogromną hipokryzją. No bo po prostu zdaję sobie sprawę, że gra próbowała i wydaje mi się, że gdyby taki copyshot zadawał po prostu więcej obrażeń, to zupełnie inaczej by się patrzyło. Ja też jako tako wolę bardziej takie szybkie platformówki, przez co nie przekonuje mnie Mega Man 7 do siebie, który mam wrażenie, że jest po prostu odrobinę wolniejszy niż te klasyczne 8-bitowce. I dlatego nawet jeżeli ktoś mi mówi, że 7 jest dobrą, to ja mam takie, że no, ona nie jest złą grą, ale nie jest grą dla mnie. To jest chyba najlepsze określenie. Dobra, ciebie mi się nawet nie chce bić. Dłużej by mi zeszło próby picia go. Błagam, powiedzcie, że to jest 3.15. 3, prawda? Yep. Nie będę powtarzał. Co było jego osobowością? Farao? Nie, wiem co było jego osobowością. Gdzie to jest? Jop! Jedyna słuszna słabość. Serio, życie? W tym trybie? O Jezu. No. Dobra, teraz jestem... Nie jestem jeszcze bezpieczny, teraz jestem bezpieczny. Dobra, czy zdążę? Chyba nie. Chociaż nie. Jezu! To by mnie zabiło. Ale byłbym słony, gdyby to mnie zabiło. Z tych rzeczy, których nigdy się nie nauczę. Ej, przecież masz ładowany bastard. Ej, serio, masz ładowany bastard? Dobra, ten segment już dzisiaj mieliśmy. Więc tak długo, jak się nie zatrzymujemy, to jest ok. Bo ten pocisk nie zdąży nas dogonić. Ważne, żeby się nie zatrzymywać. I będzie ok. Z tego co pamiętam, jeżeli próbujemy robić cały segment jako taki, to trzeba się będzie prędzej czy później zatrzymać, ale tak to nie ma... Fuck, moje HP w sumie i tak były na tle niskie, że powinienem to zrobić prędzej czy później. Jeżeli będę skakał bardziej z prawej strony tych rur, to powinno być ok. Albo jeżeli będę robił tak, to po prostu... A, proszę, nie chce mi się. Wow. Co i dobrze, że on mnie zatrzymał, teraz jak to myślę. Yep. O Jezu. Zastanawiam się, czemu te małe popiedłki nie wychodziły stamtąd. Jego mogę po prostu zdjąć. Wow, on już zdążył wstać. To było szybkie. Z tego co pamiętam, je się dużo łatwiej pok... Je się dużo łatwiej pokonuje, w sensie też kiedy, jeżeli używamy po prostu ładowanego bastera. Jezu! Jestem idiotą, holy fuck. Zróbmy to po prostu na spokojnie, co? Tak jak Pan Bóg przekazał. To nie jest tak jak Pan Bóg przekazał, holy fuck. Okej, okay, jak zrobimy to po prostu na czas, bo, well, robimy to na ilość śmierci. Holy fuck. Czemu ja mam takie problemy z robieniem skoków takich na krawędzi? Nie rozumiem. To nie są trudne skoki, to jest chyba najbardziej frustrujące w tym. W sensie takich jak tutaj, że musimy wyskoczyć. To nie jest tak, że to są jakieś z definicji bardzo trudne skoki, więc czemu one mi tak nie wychodzą? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra. Z góry mówię, na pewno nie będę chciał się jakoś za bardzo bawić w zrobienie wszystkich medali na złoto, ani nic takiego.
bo nie mam aż takiego palcia ani na cziki, ani na nic. Po prostu robię je sobie tak bardziej dla przyjemności, bo lubię sobie czasem pomegamemować. Nice, to był bardzo... Bardzo dobry timing, który był w 100% zaplanowany, slash S. Okej, prosto w kolce. Idealnie. Jeszcze wodne mechaniki, które idealnie się nadają, żeby wziąć się w kolce, wyjebać. Popełniłem błąd. Pamiętaj. O mój Boże, tej. Racja w tej części był Dash Marine. Rzeczy, o których nie chciałem pamiętać, że istnieją. Czy już wiecie, dlaczego nie chciałem pamiętać o tym, że Dash Marine istnieje? Bo za każdym jebanym razem dzieje się dokładnie to. Nie potrafię korzystać z Dash Marine na czwórce, holy fuck. Dobra, zrobimy to. Patrzcie, jak to zrobimy. Nie będę się pierdolił. Mój ulubiony sposób przechodzenia wodnych etapów z kolcami. O mój Boże. To największy pogromca Marcinów. Nie! Nie! Okej. Okay. Mam nadzieję, że Marcina tu z nami nie ma i mnie zaraz nie będzie hejcił za to, co powiedziałem. Nie ma go tu, prawda? To było 5 minut na ten... Nie. To było 4... Ja naprawdę byłem aż tak blisko złota tutaj? What the fuck? Ech, dobra. Bardzo lubię przechodzić tego... Mega Mana trójkę bez używania słabości, ale jeżeli speedanujemy, to speedanujemy. I używanie top spina mam wrażenie, że odbije mi się bardzo źle. Ale trzeba spróbować. O tak, moje ulubione. Top spin. Dobzbin? O kurwa, a propos słabości. O mój święty Boże! Nie jestem w stanie zrozumieć jednej rzeczy. Jakaś część mojego mózgu jest na tyle durna. O mój Boże! Okej, to wyszło całkiem dobrze. Jakaś część mojego mózgu jest na tyle durna, że jak tylko zaczyna używać słabości, to myśli sobie: nie, Jasku, nie musisz już niczego unikać. Unikanie jest dla ludzi słabych. Ty jesteś prawdziwym gi... O czym tutaj mówiłem? A, także jak tylko zacznę używać słabości, to przestaję unikać rzeczy. To był idealny na to przykład. Tak jakby ktoś nie dowierzał w to, co mówię. Dobra, mam nadzieję, że tym razem topspin mnie tak nie wyrucha w dupę. Dobra, jest ok. Nie wyjebać się na Jimmy. Tak, na Jimmy Manie. Znaczy, najlepiej było na nikim się nie wypierdać. Nie będę kłamał. S. Kto pomyślał, kiedy unika się ataków? Bossowie nie są aż tacy trudni. Niesamowite, wiem. Oj, kurwa, widziałem. Dobra, ktokolwiek teraz będzie, będę musiał się prawdopodobnie wyjebać. Dobra, na panie Dobzbi nie trzeba się wyjebać, bo inaczej nie przystoi. Gdzie są hardnackle? Kurwa, oczywiście. Są kilka. Ja mam sporo wyzwań zaliczonych teraz, jak o tym myślę. Jego słabością były snajki. Daj się trafić. Magnet Spark. Spark. Holy fuck! Upośledzenie.
Jezu, jak ja dons za to zdobędę, to będzie dobrze. O, Mega Man 3, moja ulubiona część. Cześć. Tutaj Shadow Blade to na pewno. Niech zgadnę, srebro na dwójkę. What?! Z tak chujowym ranem zrobiłem złoto?! I mean, nie będę narzekał. Ale... Okej. Okay. O boj, czas na memy. Chodź, Krabiku. Ulubiony przyjaciel Sevika na Summoner's Rift. Doktor Krabik. Ale zjebałem, holy fuck. Powinienem tak to zrobić. Dobra, i teraz Rajdżet. Mam schowany gatemet. Najgorzej. Dzięki za follow-up, Phelps. Muszę wrócić do gry. Czy ja? Bo myślałem, że wyszedłem z gry. To było najgorsze. O Jezu, ten slowdown jest tak okropny. To będzie silver, prawda? 40. 40. To jest do zrobienia. Chcę spróbować złoto. Tylko muszę tym razem szybciej wjechać mu pod spód. Pod drugim, czyli teraz. Dobra, ała. To bolało. Dawaj mnie. Aż do etapu. Ależ ten slowdown boli, Jezu! A 40, kurwo! Dobra, wiem, w czym zrobiłem błąd na początku, więc to jest dobre. Jeszcze raz halt. Bo nie mogę używać hardnakla z ziemi. Rajdżet. Dobra, od razu lepiej. Też dużo pomaga, jeżeli staniemy dużo bliżej Warlego, żeby pociski krócej leciały. Więc... no. Kozak Catcher. Mimo memów, wydaje mi się, że najefektywniejszą opcją tutaj jest używanie Bustera. Ale jednocześnie nie jestem pewien w tym momencie. Aha. Najefektywniejszą? Jakby ktoś nie wiedział, o czym mówię, mówiąc, że mimo memów, to Wire na niego działa. O yes. Jak dalej tak nie będę trafiał, to na pewno nie zaje sensu tego czasu. 30 sekund na złoto? Jak tak, to nie będę próbował. 3. Ta gra stawia przede mną zbyt bliskie wyzwania, żebym się nie skusił. Wiecie co? Aż mi przykro, jak na to spojrzałem. Przyjmiam sam fakt, że... w sumie ja wiem, dlaczego to jest 35 sekund, a nie 30. Bo 5 sekund to jebany loading! W sensie ładowanie paska HP.
Czemu się nie ładujesz? Okej, jest. Mega Man 3, Mega Mix. O mój Boże, jeden 3 mashup! Nie! Ale coś czuję, że po 3 Mega Mixie sobie skończymy. 3 Mega Mix to taka ładna ten. To taka ładna liczba. Dobra. Halt na klo. Dada? Nie. Goddammit. Czy ja nie jedę nic nie... To było kurwa przykre. Dobra. Jezu, zaczyna się od tego. Najgorzej. Nie można serować, panie różowy. Czemu nie dają mi tego serować? O, w ten sposób. Chuje. To nie fair, kiedy nie dajecie serować rzeczy. No, dawaj. Jestem pewien, że to ma jakąś słabość, ale nie jestem jeszcze pewien jaką. Albo po prostu kojarzy mi się z używaniem Metal Blade'ów w dwójce na wiele ryba. A, to nie jest trudne, wbrew pozorom. Zwłaszcza jeżeli gra akurat nie zdecyduje się przyciąć jak sam skurwysyn, co nie jest oczywiste. A co my tu mamy? Coś to orange town. No chodź. Monkę. Ja nie, jeżeli robimy to odpowiednio szybko, to jesteśmy w stanie zazwyczaj się wyrobić, zanim ta małpa do nas doskoczy. Ale jeżeli robimy to odrobinę za wolno, to często potrafi nas strącić jeszcze tam z góry. Nie! Okej, okay, zdążyłem. S. Nawet nie blisko. A, łatwiutko. Nigdy nie byłem lepszym graczem w Mega Man 3. Zaczynacie w takich momentach! Come on! Nie, kurwa. Tak się chcecie bawić? Ja się z wami bawić nie będę. Dobra, słuchajcie, no... Co ja mogę? A, dajcie mnie to. Magnetman Sparkman. Śpieszy mi się. Rozumiesz, to śpieszy mi się. Nie będę czekał, aż skończysz robić rzeczy. Okej, okay, tu mogę być bardziej ostrożny, bo contact damage trochę boli. S? Nie obrywałem. To obrywałem. Chyba, że ja tam też obrywałem, a nie zdążę tego... Czy ja naprawdę uważa, że ja jestem na górze ekranu, jak umrę? Patrząc, gdzie ten chłop strzelał po mojej śmierci? Bo tak to trochę wyglądało. Dobra, wiem, whatever. Jeżeli jest 3.15, to będzie mi smutno. Yes. Nie, no poszło. Znacznie. Czy zdążyłem bliskiego się w ogóle? Tak z ciekawości. Nope. Najbliższy archik mam za 50 brązów, 50 goldów, 50 silverów, albo 25 goldów z tego co widzę. Plus nie mam zabionych Mega Mana 5 i 6. Holy fuck. Nie przyszedłem piątki i szóstki nigdy na Legacy Collection. To co najmniej interesujące. Anyway, patrząc po tym, że bardzo śmieszne rzeczy mi się tam szykują dalej w kolejce, to... Chyba nie chcę dzisiaj dalej patrzeć na Mega Mana 1. Więc chyba już sobie na dzisiaj odpuszczę. Dzięki, że wpadliście jako tako.
Następnym razem będę jeszcze nie wiem kiedy. Kiedyś pewnie będę przy jakiejś kompletnie losowej okazji. Także, tak mówiłem, dzięki że byliście i trzymajcie po. Cześć.